Witam Was dzisiaj, moi kochani, serdecznie. Przychodzę z zużytymi opakowaniami po produktach i nie ma tego za dużo, ponieważ od 1 maja cały czas jestem na wyjazdach, zresztą bardzo sympatycznych i fajnych. Dużo wypoczywałam, co tylko wpadłam do domu, żeby coś przeprać, uzupełnić walizkę. Oczywiście to, co było mi niezbędne, zużyłam i zaraz Wam powiem. Nic więcej nie zużyłam, ponieważ tam, dokąd jeździłam, czyli do mojej przyjaciółki Krystyny i do rodziny, tam wszystko było na półce, tam wszystko mogłam, z wszystkiego mogłam w łazience korzystać. I co jeszcze? Aha, no i jeszcze był oczywiście spotkanie youtuberowskie w Warszawie. Tam nie potrzebowałam żadnych kosmetyków, tak jak przyjechałam z domu. Tam tak wystąpiłam, incognito, wszystkich serdecznie pozdrawiam, do których podeszłam i z którymi miałam przyjemność podać sobie rękę i się uścisnąć. I nie przedłużając, zużyłam tylko to, co było niezbędne, czyli do prania oczywiście płyny do płukania. Mam dwa klewer, nie wiem jak się czyta, czy się czyta klewer, czy się czyta klewer, nie wiem. I teraz słuchajcie. Myślałam, że ten będzie moim ulubieńcem, ponieważ, tak jak wiecie, ciemne Lenory to moi ulubieńcy wszechczasów. Tu się zawiodłam totalnie. Jak on pachnie? Powiem Wam, że nijak. Na pierwszy rzut powąchania jest taki dość mocny, nie intensywny. Ale oczywiście jak się wlewa do pralki z bielizną, z ubraniami, nie pachnie niczym. No jestem zawiedziona, ponieważ, no mówię Wam, myślałam, że po prostu ten ciemny i czarna orchidea będzie tak jak tamten Lenor, że wystarczy pół nakrętki i wszystko spoko pachnie. No niestety zawiodłam się na nie. Ale tu zdecydowanie znowu wynalazek. Widzicie, tu się nie sprawdziło, tu się sprawdza rewelacyjnie. Delikatny zapach. Ja nie lubię, jak ktoś tak puka, ja też tak pukam. Czemu tak słabo tutaj coś? Tu jest napisane z lubczykiem, na dole tutaj. Zapach lata, świeżutki. Mogę Wam powiedzieć, naprawdę wystarczyła. No, bardzo delikatny. Powiem Wam, że nawet mocniejszy niż ten ciemny. Ale bardzo delikatnie pachnie on na tkaninach. Utrzymywał się na ubraniach do następnego prania, czyli tak dwa razy jak się założy, wiecie. No, ubrania nie są co prawda brudne, bo jest taki sezon, że się człowiek nie brudzi, tylko bardziej się poci, więc one też nie są wyjątkowo brudne, ale naprawdę wyśmienity produkt. I tutaj tak samo na nie i na tak. Słuchajcie, to są te dwa, które zamówiłam. Jeden ma taki cypeczek, drugi... On takie same mają cypeczki. Aha, no ten ostatni to jeszcze go mam, co miał inny taki tu kształt dwucekaczki. Słuchajcie, i teraz tak, ten co ma najwięcej tych innych rzeczy, tych rzeczy, które powinien mieć, odkażać, dezynfekować, pachnieć i jeszcze odkamieniać, słaby. Nie pachnie cytryną, troszeczkę może ten jakiś zapach jest, ale to taki bardziej chemiczny niż cytrynowy. Zużyłam go naprawdę dużo, krótko, bo bardzo dużo go używałam, w sensie płynu. Nie polecam, jeżeli ktoś nie ma kamiennej, bardzo mocno kamiennej wody, tak w przeciwieństwie do mnie, to może u nich zda rezultat. No, u mnie się nie sprawdził. Za to ten sprawdził się rewelacyjnie. Też cytrynowy, chociaż tu chyba nawet nie ma, że cytrynowy, ale pachniał cytryną. Gęściejszy od tego, ten bardzo płynny, ten gęściejszy. Nie ma tutaj co prawda żadnych takich dodatków, widzicie, że coś tam, coś tam, coś tam. No, tu producent nie napisał, a tu się wszystko sprawdza, a tu z kolei odwrotnie. Może etykietki ktoś pomylił, nie? No bo to z innej firmy. No więc tak. 2 do 2. No i szale na tak. Przewyższa. Fery. Też jak kto mówi, nie wiem jak się czyta, ja mówię fery. Platinum, rewelacyjny produkt. Może to klepie? Okej. Rewelacyjny produkt, zwykły, bez tego platinum, też oczywiście jest rewelacyjny, najlepszy na rynku ever. Też zawsze do niego wrócę.
Wystarczy naprawdę mała, niewielka ilość ziarenko grochu, płynu na gąbeczkę i naprawdę zlew, pełen zlew naczyń jest umyty. Szklaneczki są czyste, nie ma żadnych zacieków, nawet przy mojej wodzie, także spokojnie polecam Wam naprawdę. Tylko jak będziecie chcieli kupować, no jak macie blisko sklepik osiedlowy albo jakiś dyskont, patrzcie na ceny, bo ceny naprawdę wahają się tak jak w internecie. Już od 3 zł można tą wielką butlę kupić. To jest 720 ml. To już od 3 zł z kawałkiem można kupić w internecie, a naprawdę dochodzi, nie wiem, chyba do 15, także no naprawdę, wiecie, szał ciał. Także o, ja się z Wami żegnam takim szybkim tutaj materiałem na temat skończonych produktów. Dwa na tak, trzy na tak, dwa na nie. Może Was ustrzegłam przed czymś, może Was zainspirowałam do czegoś. Bardzo serdecznie i cieplutko Was pozdrawiam i papa, do jutra.